Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Siemaneczko wszystkim, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku Jurassic Survival. Nie miałem pomysłu zbytnio na odcinek. Na chwilę obecną musiałem przestać robić quest z wielkim murem, ponieważ nie mogę znaleźć tego bossa ostatniego, aby wykonać ostatnią misję, dlatego postanowiłem nagrać odcinek z arenki. Wiele pytań dostaję, skąd można dostać te oto magiczne talizmany. Dog Taxy możemy dostać raz na 24 godziny, podchodzą tutaj do tego gościa. No i tutaj będzie jeden taki NPC, który zaczyna uciekać i tutaj gościu z tej wieży po prostu go pa podhacza. No i spada z niego jeden talizman. Drugą opcją, aby uzyskać Dog Taxy, jest podejście do tego cycka malinowego i wymiana z nim po prostu rzeczy. On na chwilę obecną od nas wymaga za jednego dogstaga klaw. Dinosaur klaw popular among dealer. Czyli potrzebujemy mu dać pazur, który wypada najczęściej z bossa na Car Crashu evencie oraz na strefie dwuczaszkowej możemy go spotkać. Dobra, to tyle pokrótce. Sprawdźmy w inboxie, czy mam coś do jedzenia, bo zaraz tu padniemy. I dzisiaj sobie zrobimy arenkę. Normalnie zrobimy sobie wariaty areneczkę. Mam nadzieję, że uda nam się coś wygrać. Mamy 5 szans, ale zobaczymy, ile zagramy tych arenek. Jak po prostu to nam się zmieści czasowo na odcinku. I co? Tak sobie stanęło? Okej, coś się przez chwilę popsuło. Coś się zbugowało, musiałem zmienić buty i wyciągnąć broń z ekwipunku, ponieważ jak miałem siekierę w ręku, nie chciało mnie wpuścić do rozgrywki. Dobra, zaczynamy. Uzik, spoko, plecaczek zawsze bierzcie, bo naprawdę się przyda. I bierzcie sobie normalnie wariaty buty, bo wtedy jesteśmy szybsi. I taki tip od Farela, o jeszcze lepsze buty, żeby zostawiać sobie na koniec najlepsze bronie, czyli te, które mają najwięcej damage'a, bo później jeżeli przeciwnik będzie miał na przykład Beretta 22, czy jak to tam się nazywa, tą taką dalekosiężną snajperkę, to będzie nam mega ciężko przed nim uciec, ponieważ on będzie nas podhaczał na pyrę, chłopie, z daleka. Dobra, Leo. I taki tip jeszcze na początek, bierzmy na dzień dobry każdą broń, która jest pod nosem, nawet taką rurkę, ponieważ jak gościu będzie leciał do nas silencerem, będzie mieli gołe pięści, to i tak wiadomo, że on nas zjedzie ze zwykłego silencera i wtedy będzie naprawdę lipa. Dobra, oddawaj Uzika. O, super. Taki ekstaz jest spoko, sobie weźmiemy go. Patrz, kolejny. Kolejny karabin szturmowy, że tak to nazwę. Mamy 5 sardynek, zawsze się uleczajcie, jeżeli macie sardynkę, zawsze sobie ją zjedzcie, bo tutaj każde oczko HP się liczy, naprawdę. Patrz, patelarz jakiś. No i dziękuję. Zjedzmy jeszcze jedno. Pięknie, magnum. Ja sobie w tym momencie magnuma zostawię na koniec. Mam tutaj jeszcze kilka strzałów z tego karabinku, ale otwórzmy jeszcze jedną chatkę i jak najszybciej musimy eksplorować biom, jak najwięcej skrzynek otworzyć. Jeżeli nam spadnie snajperka, to naprawdę już jesteśmy w domu. Jest to prawie win. Patrz, strzela do nas. Kurde, broń się skończyła. Ale lipa, dobra. Otwórzmy w ten czas skrzynkę, bierzmy spodnie jak najlepsze. Patrz, hama. Zawsze musimy dobić, super broń miał. Spodnie zmieńmy, armor zmieńmy na nowy. Przerzućmy sobie na jego broń, bo naprawdę ona nam się przyda. Teraz została mi tylko jedna apteczka. Nike, dobra. I zawsze go walcie na pyrę, szmaciarza, do końca. Raz, dwa, trzy. Pepesza spadła, spoko. Co on miał? Skara, też nieźle. Jesteśmy w strefie. Jedna apteczka, naprawdę lipa. Najlepszą opcją jest schowanie się po prostu w krzaki.
O ile nam się uda, muszę się uleczyć. Trudno, jest apteka. Jest jedna apteka, spoko, szybko do rączki. Mamy bardzo mało HP. Weźmy sobie, przerzućmy na Magnuma. I teraz czekamy. Cztery osoby do końca zostały. Ciekawe, jak się ta rozgrywka potoczy. Mam nadzieję, że wygramy. Dobra. Patrz, snajperkę masz, Maciasz. O nie, rewolwer! Kurde, kurde. Rewolwer jest dobry, tylko no jest po prostu wolny. Gdybym teraz zaczął uciekać, ale i tak nie miałem apteczek, on by mnie gonił, także i tak bym nie dał rady tego wygrać. Szkoda. Pierwsza przegrana, ale za to mamy skrzynkę za trzecie miejsce. Otworzymy sobie je na koniec odcineczka. Mamy jeszcze dwa talizmany, ponieważ dwa mi wpierdzieliła gra. Zbugowało się, nie wpuściło mnie na rękę, bo miałem siekierę w ręku. Coś takiego, bez sens. Ale dobra, trudno. Jakoś to przełknę. Spoko. Apteczki. I zawsze sobie szybko przerzućcie od razu apteczki, jak nie macie żadnej broni, żeby w razie czego się uleczyć, nie? Żeby żaden szmaciarz nas nie podhaczył. Dobra, mamy jakieś tam trampki już. Super, spodnie. Military te trousersy są naprawdę już dobre. O, patrz, chłopie, co się dzieje. Opłaca się otwierać te skrzynki, które nie są zaznaczone na mapie. Oczywiście jak taką znajdziemy. Bo lecą naprawdę z niej dobre itemki. Taki bonusik to jest. Dobra, weźmy sobie kurtkę drugą, w razie czego jakby nam tą zniszczyli. Dobra, niech będzie młotek. I co mi tylko potrzeba? Teraz mi tylko potrzeba lepszych spodni albo naprawdę dużo broni. Dobra, jakiś frajer. Kurde, ma teleskopową pałkę, nie chciałbym... Aj, dwa razy mnie uderzył, dobra. Zjemy sobie sardynkę. I tutaj jeszcze będzie jedna chatka. Nieraz ciekawe rzeczy są, ale jak widać... Leginsy. O, właśnie o tym mówię, jak taki amator będzie nas gonił z silencerem, to jest mu bardzo łatwo nas podhaczyć. Bo ten silencer, mimo że jest bronią ręczną, to i tak szybko... On nawet damage zadaje dobry. Jest szybka i taki ma damage medium. Także już mnie nieraz podhaczyli w ten sposób. Bo mi się skrzynki, kurcze, respiły. O, kolejny, teraz kukri. Patrz. Ale, że mi poprół pięknie. Dobra, zjedzmy. Skrzynki mi się puste po prostu respiły. Wróćmy do mojego wątku. Nie ma nic, trudno. 100 HP ciągle. Jest dobrze, jest dobrze. Kolejne sardynki, bardzo dobrze. Kolejny machine gun, super. Teraz udamy się na te cztery chatki, które są naprzeciwko mnie, na mapie widzimy. I tutaj powiem wam, że... Dawaj, dawaj, okej. Nikogo nie ma, patrz, kolejny bez broni. No to jestem ciekaw. Co za szmaciarz. Jestem ciekaw, co będzie miał ostatni przeciwnik. Pewnie jakąś snajperkę dorwie, kurde. P90, no. Patrz, Skara ma, dawaj Skara, chamie. Tak? Nie. Tego bulldupa, czy jak to się nazywa? To jest spoko, jest to broń. Lubię z niej strzelać, ma nawet dobry damage. To odłóżmy sobie. 9 puszek już zjadłem, ładnie. Ładnie nawet tego posypało. Okej, okay, jesteśmy teraz w takim fajnym miejscu. Jesteśmy w strefie. Kurde, ma... strzelbę z tego co widziałem. Zacznijmy już może strzelać. Dobra, udało się. Udało się, zjedzmy sardynki do końca. 90 HP. Dorzućmy sobie apteczkę i zabierzmy mu spodnie. To załóżmy. Spodnie też. I teraz mamy pół strzelby. Troszeczkę nie widzicie, bo za mną jest broń. Akurat tak siedzę. Ale jak widzimy, kolejny gościu biegnie z jakąś bronią. Nie wiem z czym. Patrz! Niech oni tam się zabiją. Pa, rewolwer ma! Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz! Dobra! Ale poleciał, ale poleciał. Ja nie mam nic. Nie mam, kurde. Nie mam, kurde, nic. Dobra, drugie miejsce. Kurczę. Na pewno miał jakąś apteczkę gościu w sobie. Szkoda. Naprawdę szkoda tej rozgrywki. Fajna była. To co, został nam ostatni talizman. Jeżeli zostaniecie kiknięci z areny,
bo po prostu umarliście, wygraliście czy coś i zostało wam niecałe HP, zawsze tutaj się uleczcie, bo gra jeszcze na razie jest niedopracowana, ta arenka, i jak wyrzuca nas z areny, to nieraz wyrzuca cię mając tylko 5 HP i to jest takie, no, średnie moim zdaniem, ponieważ nie powinno być tak, że musisz sam swoje apteczki tracić na to, żeby się uleczyć, co nie? Powinno być tak, że nas wywala i mamy i tak full HP, albo z takim HP nas wywala, jakim żeśmy weszli na arenkę. Dobra, buty. Z taką ilością HP. Pałka, od razu weźmy pałkę w razie czego. Spodnie, plecak, ja pierniczę, ale chatę trafiłem. Dobra, kurtka chociaż. Dobra, ciśniemy dalej, dawaj, dawaj, Farel. Tu jest naprawdę lipa. Teraz wystarczy, że gościu będzie miał byle jaką broń, podchodzi, mnie wali na pyrę, jest lipa, straszna. Czapka. Hełmofon. Sardynki. Dobra. Patrz! Co za szmaciarz. Wiedziałem, że tak będzie. Buty zajebiste. Otwórzmy go. Nic nie miał. Kurczę. Motyla noga. Lipa. Kurtka lepsza. Snajperkie. Snajperkie. Uzik jakiś śmieszny. Snajperkę to ja już dawno nie widziałem. Dobra, idziemy teraz do tej chaty. Mam nadzieję, że coś tutaj będzie. Uderzymy w ten biom. Na tych czterech chatkach koło siebie byliśmy poprzednim razem. Dobra, jest apteka, nice. Jest apteka, to możemy sobie zjeść sardynkę. Cyk, cyk. Klikając dwa razy na apteczkę, możecie się zastanawiać, jak tak szybko przerzucam do slota do leczenia. Dwa razy na to szybko klikając, przerzucamy ze slota. Kurde, on będzie mi w plecy walił, szmaciarz. Dobra, dostał kulę. Gówno. A w tym? Sardynka, chociaż sardynkę zjemy. Raz, dwa. Jest opór. Pięknie, tu się pięknie sypło, okej. O kurcze, powiem wam, no nie wiem, nie wiem jak to będzie. Broń nie za dobra. Apteczkę musimy zużyć, akar, akar jest lepszy od tej, dlatego sobie ją od razu weźmiemy. Kurcze, sardynka, no ja dziękuję, dajcie jakąś broń lepszą. Dobra, SWAT armor, chociaż tyle dobrze. Kolejny SWAT armor weźmy, może się przyda. I chyba się skitramy w habazie, wiecie co? Strefa, o kurde. No frajer pompka będzie mnie teraz ścigał. Ty, jaki on jest szybki, jakie ty masz buty, gościu? Swatowskie? P90, to nie chcę. Też miał P90? Dobra, zjedzmy sardynkę. Szybko do tej chatki, bo ona jest w strefie akurat. Tutaj żeśmy się wyłożyli ostatnio. Zobaczmy tutaj, co jest. Sardyna. Patrz, ham! Jakiś Nemesis. Cyk. Zostawmy mu tą... Spodni nie mam. Dobra, dawaj, hamie, spodnie. Skar. Dobra, skrzynka kolejna. Hełm, kurcze. Nie, no dramat jest dzisiaj. Idę w habazie jakieś. Nie ma krzaków. Nie ma na tej strefie krzaków, nie wierzę. Dobra, kitram się do chaty. Dawaj, dawaj, dawaj! Pięknie. Pięknie, Farel. Ulecz się. Skąd? Dobra, ale frajer. Nie podhaczę go. No i mnie uwalił na pyrę, drugie miejsce. Kurczę, szkoda. Dobra. Koniec talizmanów. Mało brakowało. Gdybym podszedł do tamtego gościa, gdyby moja postać nie podeszła do skrzynki, tylko do gościa, z pewnością on by miał apteczkę i by mógł ją wziąć. Ale niestety się nie udało. Dobra. Otwieramy skrzynki. Za trzecie miejsce. Fajnie by było, jakby spadł ten Benelli. Open. Beretta, dobra. Szkoda. Za drugie miejsce. M416 albo karabinera. Wolałbym karabinera. Sprawdźmy. Kukri będzie pewnie. No, tak jak myślałem. Nie, tactical machete. I teraz co? Karabiner czy Uzi? Tactical machete. To było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że takie odcinki również wam się podobają. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę. Napiszcie coś w komentarzu. Albo napiszcie w komentarzu Battleground. Wtedy przypnę wam serce. Trzymajcie się. Cześć!